Mazowiecki Spodek. Jak wyglądasz? Wyglądam super, podobno. Panie są zachwycone, więc ja już. Manager, hej. Coach. Wczoraj przybyła reszta ekipy EBMA. Niestety nastąpiło już pierwsze rozcięcie. Kamil przestań mówić, a trener z Łódkowski doznał pewnego urazu. Sami zobaczcie. Kto ci to zrobił, trenerze? Pokaż, wskaż palcem. Zawodnik numer jeden w Akcierze. Nie znam człowieka. Ale to wszyscy poznają. Jak to mówią, źle skrojone, za to mocno zszyte. Ale pasami go zapięć, żeby się nie rzucał. Jak na Kolskiej. Jak na Kolskiej. Wczoraj się rzucał i dostał pokieć. Michał, I'm looking for a power boat and take out KO or submission, A chciałem zdradzić opinię na temat jego eleganckiego stroju. Koszula i buty sportowe. Strój wymagany przez włos. Pierwsza kamera już nie bierze, która? Dzień dobry, witam wszystkich na Mediadei. Zaczynamy trochę gadki po angielsku. Pawełka 7-0 Arsenalem. Czemu pan jest? No ile jest? 0-0. Jak 0-0? Ja miałem 7. Ale... Proszę nakręcić wynik meczu, żeby nie było później farmowego. Ale to jest dwumecz. W pierwszym było 7. Masz tu jak zwykle pan. Jak zwykle mówię prawdę. Jest 7-0. Było. Generalnie mógłbym teraz nie grać i on tak by przegrał. Może Singapur, Argentyna? To może by się nie sprzedać. Mecz Argentyna-Singapur. Nie mogliśmy tego przegapić. Czasami. Nie ma niestety Messiego. Ale cała reszta argentyńskiego składu jest. To już ostatni odcinek przed walką. Dzisiaj był media trening. Dzisiaj pierwszy raz spotkałem się z Andrzejem Arlowskim twarzą w twarz. Motywacja 100%. Jeszcze dzisiaj dostałem też filmik zrobiony przez Kamila Umińskiego, przez fanów i przez wszystkich kolegów i przez rodzinę, więc nie dało się tego obejrzeć bez łezki wokół, więc dziękuję wam za podwójną motywację. I do zobaczenia po walce. Myślę, że jestem już gotowy. Wszystko poszło tak, jak powinno pójść. I jestem gotowy, żeby wygrać numerem 8 na świecie z taką legendą, jak jest Andrzej Arlowski.